Dobry wieczór. Poczuwam się do obowiązku, doniesienie do Waszych uszu i Waszych świadomości ciekawostek literackich i wydawniczych, które współgrają z transferfingiem albo mogą poszerzać naszą wiedzę z tego zakresu. I oto za chwilę ukaże się na rynku książka Pana Sergii Gładkowa Encyklopedia Rozsądnego Witarianizmu, która traktuje nie tylko o Diecie nie tylko o sposobie odżywiania, ale również porusza kwestie społeczne. Myślę, że dość mocno korespondujące z transurfingiem. Posłuchajcie proszę, jeśli chcecie. Rozdział nazywa się Stowarzyszenie Ekspertów: Jako nowa szlachta. Mam nadzieję, że czytelnik jeszcze nie zmęczył się potokiem mojej utopii. Teraz mam nadzieję, przynajmniej dać mu rozrywkę. Być może nawet zainspirować. Mowa o stworzeniu nowej warstwy społecznej lub nawet kasty. Klasy ekspertów, rola której we współczesnym społeczeństwie będzie nie mniejsza niż rola szlachty w feudalnej Rosji. Z biegiem czasu, nawet najbardziej zatwardziali optymiści uświadomili sobie, że najdoskonalsze instytucje społeczne i idealne prawodawstwo. Nie gwarantują postępu społecznego. Dlatego, że istnieją jeszcze inne nadzwyczaj ważne czynniki: poziom rozwoju psychicznego, kulturalnego, profesjonalnego i duchowego. Jeśli człowieka prymitywnego i chciwego uczynić urzędnikiem, to nieuchronnie stanie się łapownikiem. Nawet uczciwy i całkiem pozytywny człowiek, nie mający zdolności do komunikacji społecznej. Znajdując się w parlamencie, będzie tylko orężem w zakulisowej walce jakichś ciemnych sił. Odwieczna kwestia kto będzie kontrolować kontrolerów? w rzeczywistości jest łatwa do rozwiązania. Kontrolować, monitorować, tworzyć idee dla nowego prawodawstwa, sprawdzać skuteczność rozmaitych miar społecznych będą ludzie należący do warstwy ekspertów społecznych. Nie mający osobistego interesu wewnątrz społeczeństwa. Wejść do ich grona powinni tylko ci, którzy wewnętrznie do tego dorośli, a ta dojrzałość przewiduje pełne rozpuszczenie osobistego interesu w interesach życia jako takiego. Nie staraj się polemizować ze mną, twierdząc, że w skład tego typu ekspertów natychmiast zechcą wejść wszystkie rodzaje mafii lub jej przedstawiciele. Teraz Sformułuje warunki wejścia do tej warstwy i wszystko będzie jasne. Ekspertem społecznym może zostać tylko ten, kto ewidentnie zaistniał na określonej niwie, dokonał heroicznego albo niezwykle moralnego czynu, albo zasłużył na uznanie społeczne swoim talentem. Na przykład, wręczając komuś nagrodę państwową, wysoko postawiony urzędnik może zaproponować potencjalnemu kandydatowi otwarcie drzwi do nowych możliwości. Ale. Wcale nie każdy, jak mi się wydaje, zechce przyjąć tego typu zaproszenie. Bycie społecznym ekspertem będzie oznaczać całkowitą rezygnację ze swoich osobistych interesów materialnych, finansowych i profesjonalnych. Rezygnację z wszelkiej własności, włącznie z wszystkimi rodzajami nieruchomości. W pewnym sensie będzie to równać się ślubom społecznego ubóstwa. O zwykłego mnicha troszczy się Bóg. A o społecznego mnicha troszczyć się będzie państwo. Ekspert otrzyma swego rodzaju emeryturę za pomogę. Państwo będzie opłacać wszystkie potrzebne podróże, lecz jedynie w klasie ekonomicznej i wydatki z listy dozwolonych. Ekspert otrzyma bezpłatne mieszkanie w dolnych granicach cenowych, lecz nie na własność z możliwością użytkowania. I żadnej dziedziczności. Ekspertowi zabrania się działań na rzecz swych krewnych, lub pozyskiwania od nich jakichkolwiek środków, lub otrzymywania prezentów. Nie mówiąc o podarunkach od obcych. Wszystkie datki na wsparcie jego działalności powinny być przekazywane jawnie, kierowane być celowo na specjalne konto, ze wskazaniem, na co mają być wydatkowane i bez jakichkolwiek warunków. Zakłada się, że ekspert będzie aktywnie zajmować się określonymi projektami społecznymi stopień jego aktywności ustala on sam przecież ekspertami będą ludzie o najwyższej samoświadomości i nikt inny nie będzie w stanie ich ukierunkowywać czy wielu takich ludzi znajdzie się w naszym kraju czy uzbiera się ich choćby tysiąc mam nadzieję że tak będzie to ogromna Rzeczywista siła postępu społecznego. W niej skupi się kompetencja, nieprzekupność i wzniosłość duchowa. Te trzy cechy nie mogą istnieć oddzielnie. Będzie to siła skupiająca w sobie sprzężenie zwrotne systemu zarządzania, stanowiąca układ nerwowy społeczeństwa. Powołać do istnienia taki system zarządzania może wyłącznie lider społeczny, który sam doszedł do pełnej rezygnacji z osobistych interesów. Przełożeniu na nasze organizmy oznacza to, sami musimy tak przeformatować swą osobowość, by wpasować się w wyższe struktury życia. Wówczas nasze własne komórki i mikroorganizmy saprofityczne podążą za nimi i będą ochoczo uczestniczyć w naszej symbiozie fizjologicznej. Był to fragment książki Encyklopedia Rozsądnego Witarianizmu Sirgeja Gładkowa.